Leonard Przybysz, kontemplując blask księżyca. Kontemplując blask księżyca, aż chciałoby się krzyknąć: jaki to cudowny widok! Można by też wziąć gitarę i wyśpiewać swój zachwyt. Tak, byłoby to uzasadnione, ale też byłoby przejawem zwykłego sentymentalizmu. A na tym przecież nie możemy się zatrzymać. Nas bardziej interesuje przecież, co ten blask księżyca mówi, nie tyle naszym oczom, co raczej naszej duszy. W Księdze Rodzaju czytamy: Bóg stworzył księżyc, aby rządził nocą. I rzeczywiście, jakże piękny to widok, gdy księżyc posuwa się na horyzoncie czystego nieba i rozświetla noc. Rozpościera nad całą przyrodą tajemnicze piękno. Nasze oczy, które boją się promieni słonecznych, reagują na to blade światło i kontemplują je bez obaw przed oślepnięciem. Według świętych doktorów księżyc jest zwykle symbolem słabego rozumu ludzkiego. Gdy pozbawiony jest wiary, znaczy nie więcej niż tylko blade i niepewne światło. Prowadzi ono upadłą ludzkość poprzez mrok nocy, tak jak boskie słońce rozświetla wielki, piękny dzień chrześcijańskiego życia. Eklezjasta do księżyca porównuje głupca. Głupi zmienia się jak księżyc. Księżyc czerpie swą jasność od słońca i głównie z tego powodu ojcowie widzą w nim figurę Kościoła. Święty Hieronim mówi: Kościół bowiem otrzymuje całe swoje światło od tego, który jest prawdziwą światłością świata, światłem ludzi, blaskiem chwały Bożej. A święty Augustyn dodaje: Kościół jak księżyc rośnie i słabnie. Miał on bowiem skromne początki, potem rozrósł się, po czym znów zdaje się maleć, w miarę jak zbliża się do momentu, w którym zostanie zjednoczony ze swoim boskim oblubieńcem. Przywołajmy jeszcze raz świętego Hieronima. Kościół rośnie i maleje na naszych oczach, stosownie do tego, jak Bóg daje mu dni pomyślne lub zsyła próby. Z kolei francuski biskup François-Alexandre Roulet de la Boulerie w XIX wieku pisał: Ale jeśli do kościoła odnosi się powiedzenie piękna jak księżyc, speciosa ut luna, to czyż tym bardziej nie można tego powiedzieć o tobie, o Maryjo? Czyż nie jesteś rzeczywiście dobroczynną, łagodną gwiazdą, która oświetla noc grzesznika? Grzesznik żyje w ciemności. Ty kierujesz jego niepewnymi krokami. Odwracasz go od wszystkich otchłani, a Twoje światło, którego nie sposób nie kochać, prowadzi go stopniowo do światłości wiecznej, boskiego słońca. Maryjo, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Artykuł Leonarda Przybysza opublikowany w 126 numerze Przymierza z Maryją z 2022 roku czytał Adam Kowalik.